słuchajcie, mamy bardzo dobre warunki oświetleniowe i wybierzemy się na krótką wycieczkę, nie na długą, może będzie trwała w sumie z godzinę, ale znalazłem taką miejscówkę już dosyć dawno, ja już tam byłem ze dwa razy, tam nawet latałem i jest naprawdę mega. Wygląda trochę jak w krainie wygasłych wulkanów i właśnie teraz się tam wybierzemy. Let's go! Jaja są takie, bo tutaj są zabudowania, nie ma takiej pustej przestrzeni. Są nawet owce, ale pytałem się ludzi miejscowych i powiedzieli, że tu możemy zostawić auto i się przejść. Chodź, Leoś! Tu widać, że jest naprawdę fajne niebo i liczyłem na takie. A tam, gdzie mamy słońce, jest trochę więcej chmur. Mam nadzieję, że jeszcze na chwilę wyjdzie chociaż słońce. Zaraz robimy sesję. Wchodzimy z lasu i tu wygląda to bardzo ładnie, zacnie to wygląda, a to wygląda na wejście do jaskini. O, pewnie tak. Tu jesteśmy na szczycie już tego wzniesienia, jest dużo drzew, ale znajdę miejsce w stronę słońca i o to mi chodziło, gdzie mogę stąd wylecieć. To jest dokładnie to okno. Na świat. Tędy wylecimy, ok? Nie ma tu nikogo. Wygląda to nieźle. Chodźcie trochę w tą stronę, żeby tak nie świeciło to słońce. Wygląda to naprawdę nieźle. Fajna jaskinia, fantastyczna. I to jest też niezła miejscówka, jeżeli chodzi o loty. Powinniśmy mieć naprawdę niebagatelne wrażenia, bo to wygląda z pomiędzy drzew na taką zwykłą miejscówkę, ale nie jest zwykła. Okej, to jest wszystko przygotowane, za chwilę skalibrujemy kompas i będzie można polecieć. Myślę, że zdejmę w ogóle filterek, dlatego że tutaj pomiędzy drzewami jest dosyć ciemno. Dopiero jak wylecimy na zewnątrz będzie lepiej. Balans bieli trzeba ustawić jako manualny. I co? Ekspozycję może na 0, co? Albo minus 0,3, jeszcze nie wiem. Tu wszystko gra, tu jeszcze filterek tylko zdejmiemy i możemy lecieć. Słuchajcie, nie ma idealnych warunków, ale co nieco zrobiłem. Trochę słabo ze oświetleniem, ale nie szkodzi. Zrobimy jeszcze hyperlapse, bo jest parę chmurek. Także podlecę, wymienimy akumulator i zrobimy hyperlapse. Tak z 15 minut i lecimy. Jeszcze mamy 2 minuty i 20 sekund. Trzeba mieć trochę cierpliwości do hyperlapse. Ale teraz dramaturgia zrobiła się naprawdę na maksa i świetnie to wygląda, może przedłużę o sekundę. Tu nie widać tych chmur, ale są naprawdę piękne na górze. Cała sesja, słuchajcie, była rewelacyjna, już się zrobiło ciemno, ale naprawdę było świetnie i teraz taka dramaturgia wyszła. Ja spróbuję go jeszcze odpalić, że zobaczymy sobie. Mam też przewodnik tutaj po jaskiniach, ja wam powiem w domu o tym, bo już się robi ciemno za bardzo, żeby powiedzieć teraz. To, co chciałem zrobić, to jeszcze zobaczymy sobie te hyperlapsy, które wyszły teraz. Ta druga sesja wyszła lepiej. Tu jest w miarę stabilnie, pod koniec trochę jest wahań, ale chmury za to fajnie wyszły. Może być, w porządku. Zrobiło się już całkiem ciemno, ale muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę fajnie. Przygoda rewelacyjna, miejscówka jeszcze lepsza.
20 minut, 25 od domu. Rewelacja. Dużo terenów zupełnie dziewiczych, bez zabudowań, ale zdarzają się też domki oczywiście. Natomiast przestrzenie są potężne i tutaj luft jest, i właśnie ta lufa z powietrza rewelacyjna. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Była to fajna przygoda, zrobiło się ciemno, zaczyna padać powoli. No i dajcie znać w komentarzach, czy ta konwencja Wam odpowiada, jeżeli chodzi o vlogi. Spróbuję znaleźć tutaj kilka lepszych miejscówek i polatamy jeszcze wśród nich, dlatego że jest jesienią bardzo fajny klimat i naprawdę rewelacyjnie. Dajcie znać w komentarzu i jeżeli Wam się podobało, to prośba o łapkę w górę i suba. Trzymajcie się, cześć! Słuchajcie, niesamowite, nie? Ale znalazłem tutaj przewodnik po jaskiniach i znalazłem tą jaskinię. Jest naprawdę mega. Przewodnik mamy już po żółku. Ja go kiedyś kupiłem na Allegro albo w antykwariacie. 86 rok. 14 plus 20, 34 lata. Jaskinia jest tu. Musimy tam wrócić, bo tu jest fantastyczny też komin. Naprawdę genialne. Ale przynajmniej wiecie, gdzie byłem. I to jest bonus dla wszystkich osób, które oglądały do końca. Mamy światło. Trochę w bok i teraz. Patrzę na drona cały czas. Nie patrzę w ogóle w ekran, więc nie wiem, co kręcę, ale jest dym. Jeżeli chodzi o wideo, to na dzisiaj już wystarczy. Będziemy wykonywać teraz hyperlapse i fotografia w dłuższym czasie naświetlania. Tu się robi powoli ciemno.